Dobra, więc patrz, tak się prezentuje ten wąż, czyli mamy tutaj dużo centymetrów żelatyny połączonej z cukrem. Jest tutaj 12 kilo żelka. Wsadziłeś papier toaletowy do zamrażalnika z wyjściem? A po co? Dobra, jeszcze później. Trzy. Ja zaraz wiem. Tu będzie widać? Tu będzie widać. Cyk, szyk. Pierwszy ładny, piękny. Ten na razie. Siema, Wiara, it's your film chef. Dzisiaj robimy sobie kolejny dzień z po prostu postępów w masowaniu. Jeżeli tego nie robisz, nie subskrybujesz tego kanału, koniecznie to zamień, bo warto to robić. Zadzwoń dzwonek, żeby wszystkie powiadomienia do ciebie dochodziły, bo dużo osób mówi, że nie ma powiadomień z mojego kanału. Serdecznie cię zapraszam, żeby zaznaczyć ten dzwonek, bo aż 40% osób nie subskrybuje tego kanału, a go ogląda, więc to musi się zmienić, koniecznie. A tymczasem dzisiaj kontynuacja z postępów w masowaniu. Powiem ci tak, starałem się teraz cały czas dopełniać te 3500 kalorii dziennie. Jeżeli chodzi o makrosy, to czasami tego białka było za mało, a więcej tłuszczu. Według mnie to nie jest złe, chociaż w celu było to, żeby po prostu trzymać te makro idealnie, ale jednak, no powiem ci, że te 200 białka czasami dziennie mi nie dochodzi. Jak widzisz, mam teraz czerwone usta, bo jestem po jedzeniu właśnie najostrzejszego McDonalda, więc tu masz linka w karcie, więc sobie koniecznie to obczaj. Zaraz będzie jedzony największy żelek na świecie. Jest tutaj Maksym z kanału Maksymalnie. W ogóle film będzie połączony z dwóch dni. Dzisiaj zjedliśmy już McDonalda. Będziemy zaraz jeść żelka. Jeszcze przedtem będzie robiona siłka, więc z Maksymem zaraz zrobimy trening. A potem będziemy jeść ostrą pizzę. A jutro będzie ostra pizza. Jeszcze będą inne rzeczy, więc będzie. A wiesz, co jest najlepsze? Co, wiesz, co powinno być? Kawa, którą mi obiecałeś, jak wszedłem do ciebie. Obiecałem mu, że zrobię mu kawę, wstawiłem wodę, wyjąłem szklanki i na tym się skończyło. Dobra kawa, dzięki. No spoko, więc patrz, zawsze jak będziesz u mnie w gościach, to domagaj się o tą kawę, bo jej jest tu dużo, ale z pamięcią jest cinko. Więc pamiętaj, teraz idziemy po makrosy, więc od razu kupimy składniki na wszystkie rzeczy, które będziemy robić. Więc powiem ci tak, zapowiada się na ten weekend dużo, dużo żarcia. Chyba już nie będziemy przedłużać. Miałem jeść po 3,5 tysiąca, a przez tego gościa chyba zjem po 5,5. Nie no, zjedliśmy kanapeczkę, która miała pewnie z 500. Jadłem dzisiaj z 2000, czyli mam już 2,5. Jeszcze 1000. Jeszcze żelek to będzie miał pewnie z 5. Chodź, pokażę ci go, patrz to. To bojowisko po właśnie tym McDonaldzie. Czyli tu był nowo otwierany sosik, był dodawany do bułek. I patrz to, tu są nasze szklanki z mlekiem. Oczywiście nie zostały pite, czy ja tam łyczka wziąłem tylko. Ale powiem ci, że i tak jestem z siebie dumny, bo wytrzymałem dużo więcej. Ale powiem ci tak, tego sosu aż tyle nie było. Co ci gada, po prostu biorę cię do sklepu na makrosy. Więc patrz to, właśnie jesteśmy w sklepie. Ogólnie robimy zakupy na... Masz to. Robimy zakupy na następny film, czyli to będą pancake'i. Już niedługo na kanale będą dostępne. Będzie dostępny film, gdzie będziemy jeździć. Co to będzie? Kąpiąc się w wannie. Kąpiąc się w wannie? To chyba na innym kanale. Mamy tak, jaja, mamy oczywiście mleko, mamy oczywiście jeszcze mąkę, której nie mamy. Przyszła pora zrobić siłkę. Zapraszam cię do jedynej siłowni otwartej w Poznaniu teraz. W Polsce. Dobra, więc będąc w sklepie, zauważyliśmy, że... Co tam robisz? Zauważyliśmy, że znowu powracają czasy, które były wcześniej, czyli wykupują tak, makaron, papier, mąki, cześć. To chcieliśmy kupić wszystkie składniki na pancake'i i dostaliśmy tylko jajka i proszek do pieczenia. I nie i było mąki. Mleko, no, więc mąka ja widziałem, ja widziałem, jak typ za chipsami tak robił z mąką, ostatnio. Więc teraz zrobimy gym, będzie to gym przedtreningowy. Patrz co, wiem ci tak za kulis trochę, że mamy tutaj węża, żelek, więc teraz możesz już od razu zobaczyć, że masz pod spodem linka do filmu, gdzie jedliśmy. 12 kilo żelka. 12 kilo żelka, czy poszło? Zgodnie z obietnicą, bo wbijaliście suby, no i udało się wbić dużo. Może teraz też tak byśmy zrobili coś, że jak suby wbiją, to będziemy coś. Dobra. To wbijajcie suby, a my... pomyślimy co. Trening robimy tak, że robimy full body workout. Zaczynamy od czego? Od podciągania. Od fajnego ma. Najpierw spalimy mały małolat. Dobra, więc zrobimy tak. Podciąganie, później go będziemy lać. Później będziemy robić barki, klatę, biceps, triceps, wszystko po prostu. Ale oprócz sznu dzisiaj, nie? Czy też tak, chcesz? Tak, bocian. O, bocian team. A łyda, zresztą normalnie po rowerach. Będziemy w miarę wąskich nogi w przód. I przytrzymujemy, żeby jak najbardziej... Ty, jaki tyłek? Patrzcie to. Gdzie ty patrzysz, gościu? To nie ja, to mnie. Zrobimy 4-5 serii. Myślę, że to będzie zakres powtórzeń między 5 a 8 powtórzeń, ponieważ wiesz czemu? Pocałunek szatana z brzuchu. Ja czuję, no. Czuć, nie? Czuć, no. Czuć, ci, że czuć, czuć. Normalnie jak biorę wydech, to normalnie czuję Karolinę Ripper. Kolejne ćwiczenie będzie to wyciskanie hantli naprzemiennie z przyciąganiem ciała w opadzie tułowia. Co ty na to? Czuć, jak? No czyli, że robisz najpierw wyciskanie hantli. Ale człowieku forma jest. I będziemy to robić naprzemiennie z przyciąganiem ciała w opadzie tułowia, czyli tu, na kółkach. I lecimy. No ci powiem, że ten sos tutaj wygrzał plecy ci.
Szereg. Bo rozkręcone handle, typu spisek, żeby mi na gierę poszło. It's your different chef. Dobra, więc tak, tutaj. Więc teraz masz to, w tym momencie może dać znać, jakie jest twoje ulubione ćwiczenie z siłą. Ty tak nisko schodzisz. Tak? No ja schodzę zawsze do wysokości barku. Okej, okay, dobra, sorry, sorry. Kuka na szerokość barków, spięty brzuch, spięty poślad, głowa przedłużeniem kręgosłupa i przeciągamy. Żeby szybko nam poszedł ten trening, to zdecydowaliśmy się właśnie robić wszystkie serie w super seriach, czyli połączyliśmy po prostu po dwa ćwiczenia w jedno. I teraz albo tak, nam będą pompki na uchwytach i wznosy bokiem z handlami. I robimy cztery serie po 10-15 powtórzeń, a tak naprawdę do momentu, kiedy będziemy czuć, że już jest off. Masz dużo off, czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze ale nie. Off będzie było wężu. Wąż ci pewien cały czas tam syka i mam wrażenie, że wcześniej był tam trochę, nie? No. Ja użyję takich uchwytów do robienia popek, bo według mnie jest to bardziej neutralne dla chwytu i po prostu mniej obciążeń przyjmuje bark. No i możesz też zrobić głębszy zakres. Tak, no. Czyli to, na napięty brzuch, napięty poślad. I zobaczcie, tu się wybrałem na tej, zobaczcie, to użyłem. Aż to jest powalone, ja w ogóle nie kumam, jak można mieć żył wielkość łańcucha drobnym. I pamiętaj, bo oddech jest bardzo ważny, widzu, drogi, oddychaj, bo będziesz gadał tak jak ja, czyli pa, tyle serii jeszcze zostało. Przechodzimy na wznosy bokiem. I teraz wziąłem tip od ciebie, że wysuwam trochę w przód, nie? Troszkę w przód, kciuki do góry i wchodzi nieźle. No wchodzi nieźle, przytrzymujemy na chwilę. I pędzisz ten wąż. Syczy już. Mamy to z głowy, teraz na zakończenie robimy bits i tricks w super seriach. Jak tam? Jest nieźle, ale cały czas czuję, że ten sposób odchodzi tu za. No ja ci powiem tak, jestem ciekaw, bo ogólnie przez te 3 dni planujemy zrobić ile? Challenge? 6 wyzwań. 6 wyzwań. Cześć, to normalnie full time job. Widzicie, tak się robi właśnie, my to robimy dla was, tylko i wyłącznie to dla was. To jest pasja, to jest właśnie pasja. Ale zobaczcie, ja przyjeżdżam, weekend, produktywność, trening, żelek, sos, trening, pizza. Pozwólcie chamski, patrz to, zaraz będziesz widzieć go, ale zobacz to. Jaki chamski, normalnie wąż. To tylko tu, patrz, mały spoiler. Ale patrz, jak ma zapis. Ale pachnie on. Pachnie, co? No, pachnie ładnie, albo do jak. Porównując, butelka litrowa, nie? Litr coli, 12 kilo węża. Normalnie, patrz to. Zaraz będziemy go układać. Na zakończenie, prostowanie ramion w napięty ciągu. Nie wprowadzaj widza w błąd. No, bo sobie powiedzieć tak, na maku tylko jestem dzisiaj. Only mak. Na ostrym maku. Ostry mak. Cały dzień przeżyłem na ostrym maku i wężu. Będzie tylko lepiej. Więc powiem ci, ale jest to prześwietlony. O, a ja się tutaj wpisałem. O właśnie, musisz wpisać się. Kogoś nie ma na ścianie. Na gapę przyjechał, czyli... Zobacz to, Max jest oficjalnie wpisany, czyli zostałeś zapisany na darmową siłkę dożywotnią, możesz tu robić gym teraz. Kupiłem karnet właśnie. Dobra, więc teraz waga będzie? Jest, dobra. Czyli patrz to, bez żelka moja waga to w ciuchach, oczywiście takich samych, 80... Fajnie, jak było równo. 6, no 86, no. Dobra, powiem ci naprawdę, nie jest lekki, czuć już, że naprawdę waży. Ale ładnie pachnie, co? No naprawdę. Normalnie jako ktoś... łapa, patrz. No, kurde, dzięki. Dobra, dawaj. No, czyli się zgadza. Zgadza. Się prezentuje ten wąż, czyli mamy tutaj dużo centymetrów żelatyny połączonej z cukrem. Jest tutaj 12 kilo żelka. Co jest ty za to? Tutaj 12 kilo żelka. No, i jest pięknie pachnący. Patrzcie, moja dłoń. On jest... A to jest tak, tu. Normalnie żelek cały stół. Dobra, więc mamy kolejny dzień, dzień numer 2. No i na dzisiaj zapowiada się, że będziemy robić wyzwania chyba 3. Patrz to, na śniadanie wlatuje omlecik z dodatkiem białka oraz masła orzechowego. Smakuje ci? Tak. No dobra, czyli patrz to, konsumujemy i nie tracimy czasu, bo dużo przed nami i dzisiaj będzie spontaniczny live, więc na kanale u Maksyma pewnie już to już jest po tym, więc już pewnie nie możemy cię na to zaprosić, ale pewnie będzie przednia zabawa i dużo żarcia, jak zwykle. My jesteśmy już w drodze, śmigamy sobie na tą właśnie ostrą pizzę, chwila odpoczynku między jednym wyzwaniem a drugim. Półtorej godziny, bo jedziemy do Piły. W planach na dzisiaj jest tak, zrobienie właśnie ostrej pizzy, kończymy live'em i jutro następny dzień, challenge. Tak, właśnie. Przyjechałem tutaj po to, żeby nagrać trochę odcinków.
No to będziemy. Bojemy. Będziemy tylko jeść, więc po prostu masa po tym tygodniu, po weekendzie będzie tak chamska, że po prostu już pewnie na redukcję będę musiał być. Zrobimy mały wywiad. Najgorsza rzecz, jaką jadłeś? Kiszone śledzie. Tak? Szwedzkie. O kurde. Ja. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Bo durian. Durian to jest co? To jest owoc taki, tak, nie? Tak, z Indonezji, ale jest śmierdzący bardzo. Śmierdzący jest, ja swojego duriana zostawiłem, kupiłem i zostawiłem go na balkonie. No. I słońce na niego dawało cały czas. I on się wykluł. Ale tak się zapach! Tak się wykluł, że jak go wiozłem na odcinek, no, to musiałem otworzyć wszystkie szyby, bo tak śmierdziało. No kurde. Patrz. Tak ty dźwięko. W postprodukcji, więc jakby co, tutaj jedziemy cały czas 70. Teraz właśnie jest do 70. 72, zwolni. Koła. Zaczyna schodzić brzuch. Czuję też, no. Co, my jesteśmy właśnie po wyzwaniu na pizzy. Patrz to, jesteśmy właśnie po... Pozdrówcie! Pozdrawiamy! Pozdro! Dobra, więc co, my wracamy do Poznania, bo jeszcze czeka na burrito, będzie live, więc tak jak ci mówiłem. I teraz wracamy czerwonym samochodem, tak jak czerwone nasze usta są po tej pizzy. Ostro było, nie? Powiedz. Piecze brzuch i ja czuję cały czas to oko. Ta misja, że masz przygazować Porsche, nie? Tak. Przygazuj Porsche dla widzów. Powiem ci tak, tak było ostro, tak było pikantnie. Przygazował pan Porsche. A więc patrz to, jesteśmy z powrotem na chacie. Teraz aktualnie jesteśmy po przygotowywaniu wszystkich burritosów. Zgadnij, co tu jest. Pikantne burrito, ja ci powiem. Dobra, więc patrz, mamy tutaj ostatnie właśnie burrito do przygotowania. Czyli w skład wchodzi oczywiście maksymalny sos. Zajrzyj tutaj. Ostry sos, powiem ci, dziura chamska. Czujesz to? Czuję to. I będę czuł jeszcze raz dziura później. I patrz to, mamy tutaj właśnie burritosy, one się podgrzewają. No i tu są właśnie te piekielne i będzie, patrz, całe stanowisko dla live'a jest przygotowane, więc będziemy kręcić kołem, kto wylosuje je pikantne. W ogóle cały live już był dostępny, więc jeżeli nie widziałeś, to coś mega gapą i śledź po prostu na bieżąco, czy są live, bo one są spontaniczne, ale śledź są... albo karp. Nie, no już jest. Pozdro chłopaki, tak, że jest? I 25 zł. Jemy. Kręcimy, nie, za 25. Radziula. Za 25. Radziula, patrzymy. Wow, pozdrowienia na odcinku. Radziula. Radziula, to jest, jesteś pozdrowiony na odcinku. Dziękujemy bardzo. Ja na tablicy też. Na tablicy wpisuj i zaznacz gwiazdkę, żebyśmy wiedzieli Radziula. Dobra, więc patrz to, jesteśmy właśnie po live'ie, jak się czujesz? Najedzony, ale szczęśliwy. Było super, lubię się integrować z widzami, lubię z nimi fajne rozmawiać, było, więc generalnie bardzo fajny odbiór. A jak mieliśmy się... w ogóle, mieliśmy ile? 3000 osób na żywo naraz. Tak, to tak, tak, dużo. Sporo, sporo. No i 3 godziny gadaliśmy. No właśnie, a powiedz mi jeszcze, jak się czujesz, że rano wstajesz, byś miał znowu jeść. Nie mogę się już doczekać, mam nadzieję, że przetrawię to po prostu. No bez kitu, masz to, brzuch. To nie jest montaż, to jest prawda. Styknijmy się brzuchami. Dobra, więc patrz to, mamy kolejny dzień. Tym razem zaczynamy oczywiście od wielkiego śniadania. Mamy tutaj pancake'i, są właśnie przygotowywane. I co, będziemy znowu jeść, nie? Dawno nie jedliśmy. Dawno nie jedliśmy. Jak się obudziłem i poszedłem, to czułem, że zapiekło jeszcze raz. A teraz powiem ci, że ogólnie znowu dzisiaj będzie live, więc się widzimy zaraz na kanale i wszystko jest przygotowywane i będzie to mega wielkie śniadanie, więc po prostu nie przedłużamy i po prostu idziemy jeść. 10 pancake'ów zjedzonych. Myślę, że wylosuję jeszcze jedno, bo mamy. Wbiła tak, Andzia, Nathan, nowy oddział pancake, Dymek, Hortix jest. Smacznego, dzięki Hortix. To jest, nie chcę patrzeć. 24, czyli jemy z pomidorem. Nie, znowu. Dziękuję bardzo. Jest min na 12. Aktualizacja. A i czekaj. Gościu i gościarko. Tu masz jeszcze 3 ostatnie filmy. Są mega sztosy, więc obczaj sobie. Są lepsze niż ten. Pa.